22 rozdział Księga Joba. Przeczytamy od 21 wersetu. Księga Joba, 22 rozdział, 21 werset. Pogódź się z nim i zawrzyj z nim pokój. W ten sposób poprawisz swoją dolę. Przyjmij z jego ust wskazania i złóż w swym sercu jego słowa. Jeżeli w pokorze nawrócisz się do Wszechmocnego i oddalisz nieprawość ze swego namiotu, jeżeli w proch rzucisz złoty kruszec i między kamienie potoków złoto z Ofiru, jeżeli Wszechmocny będzie twoim złotem i srebrem pełnym połysku dla ciebie, wtedy Wszechmocny będzie twoją radością i podniesz ku Bogu swoje oblicze. Gdy będziesz się do Niego modlił, wysłucha cię i swoje śluby spełnisz. Cokolwiek postanowisz, uda ci się, a nad twoimi drogami zabłyśnie światło. Gdyż Bóg poniża pysznego, lecz wybawia pokornego. Wybawia człowieka niewinnego, a będzie wybawiony dla czystości swoich rąk. I pomódlmy się, bracia i siostry, proszę was, umiłowany Ojcze, dziękuję ci, bo zebraliśmy się tutaj w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa i ty dałeś nam zdrowie i życie, byśmy tu przyszli dzisiaj i okazję, abyśmy otworzyli twoje słowo i abyśmy posłuchali twoje słowa. Prosimy cię, pomóż nam zawsze, abyśmy rozumieli tą wielką rzecz, te twoje słowa. Prosimy cię, Ojcze, w imieniu Chrystusa, pomóż nam, Panie, aby otworzyły się nasze serca, nasz rozum, abyśmy zrozumieli to, co chcesz nam powiedzieć. Chcemy, aby Duch Święty nam przemówił dzisiaj, bo przyszliśmy, abyś nas zbudował, abyśmy przyjęli pokarm, bo nie będzie żył człowiek tylko chlebem, ale każdym słowem, które wychodzi z twoich ust. Dlatego w uniżeniu prosimy cię w imieniu Chrystusa, pobłogosław nas i my oddamy chwałę tylko tobie, świętemu Bogu, Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Amen. Człowiek jest najważniejszym stworzeniem Boga w stworzeniu wszechświata i moglibyśmy powiedzieć, że Bóg wszystko to, co widzimy i tego, czego nie widzimy nawet, stworzył dla człowieka i jak go stworzył, stworzył go z celem, z wyznaczeniem, aby żył wiecznie blisko Niego, w obecności Jego. Człowiek jednak wolny od wszystkiego wybrał, raczej został oszukany i stracił te błogosławieństwo i odszedł od obecności Boga i stracił społeczność z Bogiem. I nie tylko to, ale i dlatego, że nie ma wiele dróg, nie ma wiele miejsc, jest droga Boża i jest droga świata. Droga świata wiemy, jaka jest i wiemy, kim jest władca tego świata. I dlatego bez chcenia tego człowiek popełnił ten wielki błąd i wybrał drogę, która jest przeciwna Bogu. I wynik tego jest, że stracił całe błogosławieństwo, które Bóg, Stworzyciel, stworzył i przygotował dla człowieka, i aby znalazł się w niepokoju tego świata, w niepokoju i niepewności, który ma człowiek, który oddalił się od swojego Stworzyciela, Boga. Ale dziękujemy Panu,
bo Job mówi w Starym Testamencie, nie ma, w jego próbie mówi, bo wiemy bardzo dobrze, że Job został wypróbowany, bo diabeł poprosił od Boga, aby wypróbował Joba. I w swojej próbie, jak Bóg nam objawia i pokazuje jutrzejszy dzień próby, to nie jest wtedy próba, ale Job w niewiedzy z jutrzejszego dnia wołał, nie ma kogoś, kto by położył rękę na mnie i między Bogiem a mną, bo starał się, bo Bóg się schował przed Jobem w jego próbie, ale dziękujemy Bogu, bo Bóg przed założeniem świata, znając wszystko, co się stanie z tym stworzeniem, które stworzył dla chwały swojej, człowieka, przygotował też zbawienie, przygotował sposób, w który mógłby ponownie pogodzić się człowiek z Bogiem. I to pokazuje nam całe Słowo Boże, ale szczególnie Izajasz, w księdze Izajasza, ten rozdział, który jest napisany, że on wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu. Jak ten, przed którym zakrywa się twarz, wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego, lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my mieliśmy, że jest zraniony przez Boga, zabity i umęczony, lecz on zraniony za występki nasze, starty za winy nasze, ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. I to jest Syn Jego umiłowany, to jest człowiek, Jezus Chrystus, który wziął nasze miejsce i to mu się stało, abyśmy my mogli się pogodzić z Bogiem. I proroczo moglibyśmy powiedzieć, te wersety, ta księga, te słowa, które czytaliśmy, namawia, pogódź się z Nim i zawrzeć z Nim pokój. Może człowiek grzeszny mieć społeczność i domowość ze świętym Bogiem jest niemożliwe, ale dziękujemy Bogu, bo zrobił to znowuż sam Bóg i doradza nam i namawia nas, abyśmy stali się domownikami Boga i abyśmy stali się i możemy się stać współdomownikami Boga i możemy mieć zgodę i pokój z Bogiem, znając, że jesteśmy grzesznymi ludźmi, że za co się męczymy, my jesteśmy winni i nasz wybór, ale jednak wierzymy i uwierzyliśmy w dzieło te cudowne, które zrobił Bóg poprzez Jezusa Chrystusa na krzyżu na Golgocie i wtedy rzeczywiście przychodzi człowiek i godzi się z Bogiem, rozkładając swoją rękę, przyjmując rękę Chrystusową, gdzie jako człowiek, doskonały człowiek, ale jako Syn Boży łączy nas i daje nam pokój z Bogiem. To jest namowa Słowa Bożego. I kontynuuję, bo jest ciąg dalszy, abyśmy się pogodzili z Bogiem, czyli abyśmy wzięli zbawienie nasze, które jest bardzo łatwo dla nas, ale bardzo droga dla Boga. Jest ciąg dalszy też. Nie starczy, aby człowiek pogodził się z Bogiem, ale musi w ciągu dalszym przyjmować w swoim sercu Słowo Boże. Słowo Boże i
musi trzymać to w swoim sercu. Czyli nie możemy powiedzieć, że zachowujemy nasz pokój z Bogiem, dlatego że raz poprosiliśmy od Boga i stało się naprawdę, staliśmy się domownikami Bożymi, ale abyśmy zachowali ten pokój, musimy zawsze mieć w naszym sercu Słowo Boże poprzez Ducha Świętego dzisiaj i dziękujemy Bogu, bo nie zostawił nas tylko wykonując dzieło Boże na krzyżu, na Golgocie, ale wysłał też nam Ducha Świętego i to jest to, co nam daje moc, abyśmy byli zachowani w zbawieniu, które nam podarował w tym cudownym dziele i abyśmy zachowali to, ten dar, który nam dał. Jak powrócisz do Wszechmogącego, będziesz odbudowany. I oczywiście człowiek powraca do Boga i musimy powracać codziennie do Boga. I jest potrzebą, abyśmy wracali się, bo odchodzimy, bo mamy to ciało ziemskie z prochu, które jest słabe i chodzimy między światem, który jest niestety brzydki, brudny i brudzimy się i mamy potrzebę codziennie prosić o krew Chrystusową, aby nas oczyszczała, uświęcała, abyśmy mieli przez cały czas pokój z naszym Panem, z Bogiem. Powracamy do Wszechmogącego i On buduje nas, odbuduje nas i dziękujemy to, bo czujemy to, jak klękamy, pamiętając się i wzywając o Jego łaskę, przychodzi pokój do naszego serca i rozkoszujemy się w obliczu naszego Pana. Ale jest też potrzebne od nas, bo nasz Pan daje nam poznanie woli Boga, jest potrzebne od nas, bracia i siostry, abyśmy prosili od Boga, aby nam pokazywał nam to, czym jest to, co powinniśmy poprawić w naszym życiu i co może być jeszcze w naszych domach, w moim życiu. Jak chce On oddalać to, abym to oddalał, jak chce, abym je uświęcał, bo bez uświęcenia, niestety, ile by nam nie dał Pan, nie zobaczymy Jego oblicza. To jest Słowo Boże i nie może się to zmienić. Czyli jest nam potrzebne uświęcenie. Dlatego wiele razy przemijają lata, aby objawiło mu się, że w jego domu są rzeczy, które nie podobają się Bogu. Czy to są bawochwalne rzeczy, czy to są rzeczy, które kiedyś rządziły w naszym życiu i zapomnieliśmy o nim. Na przykład jakaś księga bezbożna na półce. I co wspólnego może mieć jedna książka, która nie ma nic wspólnego z Bogiem prawdziwym. I wtedy dziękujemy Bogu, bo prosimy o to, Bóg nam daje i otwiera nam oczy. Musi to odejść z naszego życia. I zwyczaje, które wiele razy mam i popełniamy wiele razy błąd i wiem, że ten zwyczaj jest ze świata, ze starego człowieka, omijam to i zostawiam to. I przemijają lata i wychodzą z moich ust słowa, które nie są przyzwoite. I jest bardzo poważne, abyśmy oddalali od naszego życia to, co się nie podoba Bogu. Każdą nieprawość.
Wszystko to, czego nie chce Bóg. Wszystko to, co się przeciwstawia Bogu. Ale jednak to stanie się i będzie zakończone, jak podejmiemy decyzję Bóg, aby nam pokazywał nasze braki i aby nam pokazywał to, co jest w naszym domu i nie widziałem tego i musi to odejść. Bracia i siostry, to są prawdy, które żyliśmy. My też sami, ale i bracia i siostry. I wtedy zbierzesz złoty kruszec, proch jak złoty krusiec i kamienie potoków z Ofiru. I tutaj mówi o skarbach światowych, ale my wiemy bardzo dobrze, że nasz skarb jest Chrystus. Królestwo niebios jest podobne do człowieka, który zbiera dobre margarytaria. I w pewnym momencie znajduje jedną margarytę, która jest bardzo droga i idzie i sprzedaje wszystko to, co ma i kupuje dobry margarytę. I to zrobiliśmy my. I musimy my to zrobić. Dziękujemy Panu. Teraz zostało nam dany Chrystus. Jak my wiemy i mówimy, że jest najdroższe to, co mamy teraz, czyli Chrystus, wtedy musimy sprzedać wszystko inne, co jest przeciwne z tym drogim skarbem. Musimy odrzucić od naszego życia, musimy to sprzedać, abyśmy zachowali w naszych rękach i abyśmy nie stracili tego skarbu, czyli Jezusa Chrystusa, czyli zbawienie naszych dusz. Nie ma czegoś lepszego, ale i nie ma objawienia też, aby objawił ktoś Chrystusa i aby go poznał, ważność Jego. I to jest łaska od Boga i jest objawieniem od Ducha Świętego, bo nie jest łatwą rzeczą, abyśmy czytali rzeczy nie do wiary i abyśmy w to wierzyli. To jest łaska od Boga, bo ta wiara daje nam też Pan, tą wiarę. Dziękujemy bardzo za to Panu. I Wszechmocny będzie Twoim złotem i będzie srebrem pełnym połysku dla Ciebie. Jak mamy Pana i trzymamy Chrystusa w naszych sercach, z bojaźnią Boga świętą, abyśmy Go nie stracili, wtedy Bóg będzie tym, który nas będzie bronił. Bóg będzie tym, który będzie nam dawał to, co jest nam potrzebne. I wtedy będziemy mieli radość w obecności Boga i będziemy mieli odwagę, będziemy podnosić nasze oblicze, będziemy się modlić w imieniu Jezusa Chrystusa i o cokolwiek będziemy Go prosić, będzie nam dawał, bo to jest obietnica Chrystusowa. I będzie nas wysłuchiwał. I jak mamy trudności, jak przechodzimy przez próby i w dniu smutku Ty będziesz mnie wzywał, ja Cię będę słuchał, ale Ty będziesz mnie wychwalał. I jedyną rzecz, którą możemy dawać, powiedziałbym, jako zapłata naszemu Panu, jest nasza wdzięczność z serca naszego
jest nasza dziękczynność i wychwalanie. Pokazywanie, że nie ma nikogo innego, który jest wart, abyśmy uwielbiali. Dziękujemy naszemu Panu. I o cokolwiek byś zdecydował, jak to się będzie działo w Twoim życiu i prosić od Pana, wtedy będzie się stawało, będzie działał Bóg i będziesz miał prowadzenie w swojej drodze. Będziesz miał światło w swoim życiu. I to się dzieje, jak człowiek powróci do Pana, jak człowiek się upamięta. I pamiętajmy, że upamiętanie nie jest na jeden raz, nie jest dla wtedy, jak się upamiętaliśmy z serca i skazaliśmy naszą przeszłość i Pan zabrał nam nasze grzechy, wykonując wolę Boga poprzez chrzest na odpuszczenie grzechów w wodzie, ale jest to upamiętanie codzienne, bo jesteśmy w tym ciele i w rzeczywistości, w tym świecie nie możemy mieć, jak tylko też i upadki. Wiele razy, pamiętam raz brat Jorgos Kirianakis powiedział, że chodzimy na rozpalonych węgielkach i gdzieś się dotkniemy w brudnych rzeczach, ale dziękujemy Panu, bo jest krew Chrystusowa. Syn, krew Chrystusa, która nas oczyszcza z wszelkiego grzechu. Wszystko to się będzie działo w naszym życiu, jak my powracamy do Pana, jak my prosimy od Boga, aby nas uświęcał i abyśmy trwali w obecności Jego. I to się wszystko będzie działo, to co czytaliśmy. Ale jednak, tak jak zawsze, w tych wszystkich rzeczach jest też od dobrego coś lepszego. Od białego jeszcze bardziej coś bielszego. Zawsze jest. I w taki sposób tutaj Słowo Boże objawia nam coś, co jest jeszcze bardziej ważniejszego od wszystkiego tego, co będziemy się rozkoszować oczywiście. I to jest właśnie ten ciąg dalszy z naszym zbawieniem. Będziemy się radować, będziemy się rozkoszować. I przychodzi tutaj i pokazuje nam coś, co jest bardziej ważne od tego, co czytaliśmy, bo tyczy się nie tylko zbawienia naszego, nie tylko, że zobaczymy oblicze Pana i dziękujemy za to, bo z tą nadzieją żyjemy, z tą nadzieją się na nowo narodziliśmy, ale pójdziemy do nieba, tak jak Chrystus chce nas, i tak jak nasz Pan nam rozkazał, abyśmy poszli, abyśmy wydawali owoc i aby owoc nasz trwał. I dlatego, że to jest coś bardziej ważniejszego, powiedziałbym, jak człowiek zrozumie, co znaczy wieczne życie tutaj na ziemi, gdzie żyjemy, trudzimy się, męczymy się i wiele razy mamy blizny w naszych pracach, starając się, abyśmy poprawili nasze życie, nasz jutrzejszy dzień, abyśmy poprawili przyszłość naszych dzieci. I to są nasze dzieci. I nas to się wszystko tyczy. I trudzimy się, i męczymy się, i całe życie przychodzi, powiedziałbym, jakby to był jeden trud. I to jest życie. Ja, który mam 74 lata, teraz rozumiem, że moje całe życie było trud, męka i jedyna rzecz, o której się nie upamiętałem nigdy, było jak przyjąłem Jezusa Chrystusa i dał mi wieczne życie. Jak ja zrozumiem, co znaczy wieczne życie i co znaczy, że pójdę do nieba sam, bo Pan mnie zbawił, bo Pan mnie uświęca codziennie i doprowadzi mnie do nieba, jak zrozumiem, jaka jest różnica
abym poszedł do nieba z dużym, obfitym owocem, wtedy poproszę od Boga, aby mi pomógł, abym się uniżył. I tutaj jest dzieło i męka, bo męka miłości, trud miłości nie ma związku tylko, abym męczył moje ciało, abym nosił mojego brata, który jest trochę z dala, i abym mu pomagał w czym. I to jest trud miłości, bo to jest łaska znowuż od Boga, ale tutaj to jest trud i męka mojej osoby. Muszę włożyć teraz i muszę poprosić od Boga, aby mi pomógł, abym uniżył się. I to znaczy, że będę miał ból, będę się trudził, starając się, abym się uniżył przed Bogiem, i bo chcę przed tym, który jak się będzie zbawiony, wtedy będę wiedział, że będę miał wielką zapłatę. Jest napisane w liście do Jana, jak brat jeden jaś liby widział brata, który grzeszy grzechem nieśmiertelnym, wtedy jest to sposób, abyś mógł teraz abyś wysłał do nieba, tak jak usłyszeliśmy, materiały, które oczekuje Chrystus, aby nam zbudował domy. I to jest sposób, abyś wysłał coś drogocennego, czy to jest srebro, czy to jest złoto, czy drogocenne kamienia. Poprzez tą procedurę, starając się nie tylko dla mnie, ale i dla mojego brata, który zgrzeszył. I teraz ja znajduję się w zapytaniu, i w sercu moje znajduje się w zapytaniu. Będę miał go naprzeciwko mnie, jako grzesznika, jako brat, który upadł, i będę widział go i patrzył się na niego z przymrużonym okiem, i zobaczymy, co się stanie z nim. Czy może będę się modlił do Boga, aby go wyzwolił ze słabości, aby go wyciągnął stamtąd, gdzie się znalazł, i wtedy wyślę do nieba jeden materiał, który wykorzysta nasz Pan, aby zbudował też mój dom. I jeszcze jest napisane też w liście do Jakuba, bracia, jak ktoś zabłąka się w grzechu i ten go powróci, i jak go powróci, wtedy uratuje go ze śmierci i pokryje wiele grzechów. Czyli teraz znajdujemy się naprzeciwko rzeczy, które Bóg nam pokazuje, abyśmy nie tylko zachowali nasze zbawienie, ale i abyśmy wysłali do nieba materiały, takie właśnie materiały, które wykorzysta Chrystus, aby nam zbudował nasze mieszkanie. Bo powiedział Pan, że idę przygotować wam miejsce i znowu przyjdę, aby was wziąć. I pytanie jest, i nie ma gotowych mieszkań w niebie. Teraz je zbuduję. Oczekuje od nas materiały. Dziękujemy Bogu za to. I każda dusza, która jest zbawiana, jest drogocennym kamieniem, abyśmy wysłali do nieba, aby Bóg przygotował nam nasze mieszkanie.
I jak ktoś się uniży, wtedy będzie wywyższony. Jest napisane i wiemy bardzo dobrze, że uniżenie jest przed chwałą. My staramy się o chwałę? Nie, oczywiście. My staramy się i w naszych sercach chcemy, aby były zbawione dusze. I to wszystko nie może się stać, jak tylko jak nasze serce w nas i zrozumieliśmy, co znaczy wieczne życie. I nie tylko dlatego, że wysyłam do nieba materiały dla mojego mieszkania i to będą wieczne rozkoszowanie się, ale dlatego, że rozumiem, co znaczy dusza znajdzie się w wiecznej otchłani, zgubie. I nie mogło się nic stać. I może to być jeden mój przyjaciel, mój sąsiad, mój krewny, jeden brat z kościoła. Dziękujemy Panu za to. Niech Duch Boży wypełnia nasze serca tą miłością, tym miłosierdziem. Nie tylko bym usługiwał mojemu bratu, nie tylko bym pomagał mojemu bratu i to powinienem robić, nie tylko bym podlewał mojego brata, ale abym robił co tylko mogę i to jest modlitwa moja, moje uniżenie, bo nie jest łatwą rzeczą, abyś znalazł się ze swoją racją naprzeciwko brata swojego, bo w świecie jak będzie jakiś problem z kimś, mówisz, no dobrze, jest w świecie i szybko i przebaczasz mu i zapominasz i modlisz się za niego i mówisz, dobra, nie zna człowiek, ale jak ma do czynienia z bratem, który jest w kościele, jesteś codziennie z nim, bo to jest nasza rodzina. I jak masz do czynienia z problemem, jedną nieprawość powiedziałbym. Nie jest łatwą rzeczą, abyś związał swoje serce, abyś uniżał je i abyś doprowadził to serce, aby zamiast zatwardzać swoje serce i abyś nie przyjmował brata, abyś go umiłował i abyś modlił się za niego. Łatwą rzeczą jest, abym powiedział, że przepraszam, pardon i będę na odległość, zmienię sąsiedztwo i zmienię kościół i będę mówił, ja nie mam nic z tym bratem. To jest łatwa rzecz. Ale to jest to, co powinno być. To jest to, co jest dobre. Bóg nam pokazuje inne rzeczy. Pokazuje nam uniżenie. Co zrobię? Uniżę się. Będę prowadził do takiego miejsca i bardzo ładnie usłyszeliśmy przedwczoraj, że jak staje się coś między bratem albo w rodzinie, z żoną, szczególnie z moją żoną na przykład, bo tam jest zgrzytanie, ile bardziej żyjemy z jakimś człowiekiem, z niektórymi ludźmi, tyle bardziej są też zgrzytania. Bo mamy codzienność. Co mam zrobić teraz? Powiem, ja jestem winny. No, to nie jest prawda. Ja jestem winny. Wtedy Bóg to widzi, że uniżam się i daje mi łaskę. I znajduje łaskę u Boga. I wygrywam łaskę i wygrywam człowieka, z którym mam problemem. Czy to jest moja żona, czy moje dziecko, czy mój brat w Chrystusie. Uniżcie się i wtedy będziesz wywyższony, bo wybawiasz. Poprzez uniżenie wybawisz. Tak, człowieka niewinnego. I wielka rzecz jest, że ja się uniżam się, i idę pierwszy poprosić o przebaczenie. Nie jestem winny, nie szkodzi. Te miejsce jest te, które jest przychylne dla Boga i otwierają się nieba, i Bóg mi daje moc, abym wykonywał jeszcze też inne rzeczy i zbawi też niewinnego. Tak, poprzez czystość Twoich rąk będzie wybawione. I to jest jeden sposób, gdzie pokazuje nam Słowo Boże, poprzez który będziemy mogli wydać owoc. I w dodatku dotrzemy też i będziemy
zupełni owocu sprawiedliwości. Kiedy? Jak jesteśmy w uniżeniu, jak uniżamy samego siebie wobec Boga i ludzi, szczególnie prawdziwie w uczynkach, i przychodzi Bóg, bracia i siostry, łaska Boga w naszym życiu i widzimy Boga, który działa. Widzimy Boga i daje nam życie. Jest bardzo ważną rzeczą i powiedziałbym, co najmniej ja to rozumiem w samym sobie, jak widzę i mówię o Panu komuś, bo chcę wyznawać imię Jezusa Chrystusa, ale wcześniej nie uniżyłem się, wcześniej nie podjąłem miejsca tego, który jest dla mnie, czyli abym był uniżony, ale i nie postarałem się, abym był w uświęceniu o krew Chrystusową, wtedy nie widzę owocu. Odwrotnie, jak trwam w uświęceniu, jak uniżam się i ogólnie jak uniżam się i chodzę w uniżeniu wobec Boga, wtedy Bóg działa w moim życiu. Widzę wyniki w mojej rodzinie. Jest bardzo ważne, bracia i siostry, abym żył z moją żoną codziennie i aby mój związek z nią był codziennie wzrastający w miłość, w szacunek, w usługiwanie. Jest bardzo ważną rzeczą. I powiesz mi, bracie, jak mówisz o swojej żonie, no wiadoma rzecz, to jest bardzo poważna rzecz. Od tego zaczynamy. Zacznę od osób, z którym jestem w codzienności. To jest moja żona, moje dzieci, moje mężowie i później to są bracia i siostry. I muszę codziennie, życie musi być takie, aby mógł Bóg pracować swoje dzieło i w ciągu dalszym jeszcze bardziej. Wiele razy biegniemy i spieszymy się i dobrze to jest i staramy się o dusze, które są poza Kościołem, w świecie, ale to jest dobre dzieło, ale musimy wcześniej starać się i powiedziałbym, że uniżenie jest pierwsze i to jest jedna z narzędzi, które podarował nam Bóg, abyśmy poszli do nieba. Uniżenie, jak człowiek się uniża, ma wynik, bo znajduje łaskę u Boga, może bardzo łatwo przybliżyć się do człowieka, który jest obok, do brata. Dziękujemy Bogu. I uświęcenie, bez którego nikt nie może zobaczyć oblicza Pana. Wiele razy człowiek, który się na nowo naradza i w dodatku jak nauka w kościele nie jest zdrową nauką, a Pan zrobił dzieło zbawienia dla człowieka, ale niestety jest w niebezpieczeństwie, aby stracił wieczne życie i może nie dojść do Królestwa Niebios. I to widzimy bardzo ładnie w Słowie Bożym, że nasz sam Pan powiedział, że przyjdzie dzień, gdzie będą pukać do drzwi i nikt nie otworzy. I ludzie się będą skarżyć. W imieniu Twoim prorokowaliśmy. Nie może prorokować, i aby nie był ochrzczony w Duchu Świętym,
w imieniu Twoim wypędzaliśmy demony. Jedliśmy. Braliśmy krew i ciało Chrystusowe. Wyznawaliśmy na placach. Nie zna Was. Jest bardzo ważną rzeczą, bracia i siostry. Ja mówię Wam szczerze, z całego mojego serca, bo wiele razy są rzeczy, które może nam dać do wątpliwości. Ja jednak dziękuję Bogu i mówię, i wyznaję, i to dzisiaj też mówię, że jestem bardzo słaby. Mam wiele braków. Same braki mam. Ale to nie przeszkadza mi, abym powiedział z odwagą, z głębokości mojego serca i ze szczególną szczerością: Panie, jestem wdzięczny i dziękuję Ci, bo Ty upodobało Ci się, abym znajdował się w tym kościele, który jest bardzo słaby. Wszyscy jesteśmy słabi. Jesteśmy z brakami. I nasz temat był taki właśnie u prezbiterów. Jakie mamy braki w uświęceniu, w zachowaniu i co jest? I o to się modlimy. Co to jest? Rozumiemy, że jestem słaby, wyznaję to, ale nie mogę powiedzieć: Panie, dziękuję. Nie mogę powiedzieć, bracia i siostry, że moje dzieci, które jeszcze nie mają rodzin i starają się, aby byli święci w obecności Boga, nie mogę powiedzieć, że to jest to samo z dziećmi, z młodzieżą, która życzę, i aby Bóg je zmienił, i aby byli tak, jak chce Bóg, z młodzieżą, która niestety znajduje się w wyznaniu, w kościele, gdzie nauka jest, że nie szkodzi, że młodzież może mieć związek przed ślubem. To jest to samo. Nie powinienem wychwalać i powinienem powiedzieć: jestem wdzięczny Ci, Panie. Bez uświęcenia nikt nie zobaczy oblicza Pana. I dziękujemy Panu, bo ten, który nas uświęca, jest Duch Święty, Pocieszyciel. Ten, który nas uświęca, jest Pocieszycielem, bo On prowadzi nas i pobudza Słowo Boże we mnie, i poprzez Słowo Boże biorę informacje, które są mi potrzebne, aby mnie Bóg poprawił. Duch Święty jest tym, który mnie kontroluje i przypomina mi i mówi mi: zważaj, tutaj poszłeś za daleko, musisz poprawić to. Musisz się ułożyć, poukładać, uporządkować. Bracia i siostry w Panu, jesteśmy w kościele, słabi jesteśmy, biedni jesteśmy. Jak mówię biedni, ogólnie jesteśmy biedni, ale dziękujemy Bogu, bo mamy najważniejszą rzecz, i to jest: nie chlubimy się w nas, nie chlubimy się w naszym samej osobie, ani w naszych kaznodziejach, ani w prezbiterach, ale mamy chlubę w Panu. Dziękuję Panu. Ja dziękuję Mu bardzo. Jestem słaby i powiedziałem to. Jesteśmy rodziną słabą. Cała rodzina moja jest słaba. Dlaczego mówisz tak, bracie? Bo tak jest. Ale nie mogę ominąć i powiedzieć: Panie, dziękuję Ci, bo Tobie się upodobało, abym się urodził w tej rodzinie, w tej świętej rodzinie, i że jestem w tym kościele i Słowo Boże jest zwiastowane tutaj w prawdzie i prawdziwe i prawowierne słowo, i dlatego diabeł stara się, aby to zniszczyć, ale nie uda mu się to, bo myśmy zdecydowali się, abyśmy trwali w Słowie Bożym, i dziękujemy Bogu, bo poprzez Słowo Boże są obietnice dla naszych dzieci,
i tutaj się uspokaję, bo Pan je zachowa. My odejdziemy, jak nie przyjdzie Pan, ale wierzę, że chyba nie odejdę sam, bo będę szczęśliwy i będę błogosławiony. Ci, którzy odchodzą do Pana na wieki, to jest błogosławieństwo, ale dla nas jest niepokój porwania Kościoła. Będę gotowy. Będę pełny Ducha Świętego. Będę w uświęceniu. A jak bierze Bóg jednego człowieka, dlatego bądźmy szczęśliwi dla tych, którzy odeszli, braci. Bierze go i daje mu szansę i przygotowuje się. Dziękujemy Panu i wychwalamy Go. Podziękujmy Panu, bo objawił nam Słowo Boże i poprosimy Go, aby nam pomógł, bo my i bo nam objawił dużo i wezwie od nas dużo. Objawił nam Pan dzisiaj, że jak uniżymy się, będą zbawieni ci, którzy są niewinni. Jak uświęcimy się, zbawi Pan też tych, którzy są niewinni. I pamiętajmy, bracia i siostry, że co dzieje się między nami, między w naszej rodzinie, między mężem a żoną, między bratem. Ja jestem winny. Jak powiesz to, łaska Boga będzie na tobie i wtedy poprawi wszystko. Nie mów, że ty jesteś winny, bo ja to zrobiłem wiele razy. Popełniłem ten błąd, ale i wiele razy, dziękuję Bogu, poprosiłem o przebaczenie od mojej żony i od moich dzieci i Bóg przyszedł i pobłogosławił mnie. Jakie jest błogosławieństwo? Błogosławieństwo jest tym, że jestem tutaj. Zachował mnie Pan do dzisiaj tutaj. To jest mała rzecz i nie tylko to, ale i mi objawia, że masz jeszcze wiele słabości. Jesteś bardzo słabym i tu i tam to jest łaska od Boga. Abym poprosił od Niego, aby mnie przygotował i aby przyszedł i aby mnie porwał. Bóg niech nas błogosławi.